Hania oczywiście była przeszczęśliwa, ona marzyła o rodzeństwie. Teraz już się nie może doczekać, aż urodzę. Już by chciała, żebym już urodziła. I praktycznie codziennie się pyta, kiedy już urodzę i kiedy będzie Henio. Mówi do brzucha, całuje brzuszek, wybiera Heniowi ciuszki. No jest cudowna, naprawdę. Także wiem, że będę miała w niej ogromne wsparcie, że będzie wspaniałą starszą siostrą, że będzie na pewno bardzo mocno kochać brata, pomagać mu. No i że cóż, będziemy mieli mnóstwo, mnóstwo miłości w domu. Nasza zaufana niania, która była z Hanią przez 5 pierwszych lat jej życia, sama ma teraz dziecko, więc jeżeli będziemy potrzebowali niani, to będziemy szukać jakiejś nowej, zaufanej, poleconej. Ale póki co, tak naprawdę, odkąd Hania skończyła 5 lat, to przez te 3 ostatnie lata radziliśmy sobie sami, mimo że mieliśmy przecież dużo pracy. Niedaleko mieszkają moi rodzice, mieszka tutaj w Warszawie również siostra Rafała, także jakoś dawaliśmy radę, wymienialiśmy się, prosiliśmy o pomoc rodzinę. Zobaczymy tak naprawdę, sama nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, jaka będzie intensywność pracy naszej wspólnej i czy będzie to potrzebne.